Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do tematu, w którym przyjrzymy się kolejnej pozycji bilansowej, a mianowicie zapasom materiałów. Ten temat będzie składał się z trzech części. Wszystkie będą związane z wyceną i ewidencją materiałów. Ponieważ metod wyceny i sposobu ewidencji przychodu i rozchodu materiałów jest kilka, Stąd musimy w jakiś sposób podzielić to sobie na y, bloki tematyczne. O czym powiemy sobie w ramach części pierwszej? Tu zaczniemy sobie od podstaw. Powiemy sobie przede wszystkim, jak ustawa o rachunkowości definiuje materiały, a potem w jakiś sposób przyjąć te materiały do magazynu, żeby zawsze dany materiał oznaczał to samo, niezależnie od jednostki, i żebyśmy zawsze w tej samej pozycji ujmowali konkretne materiały. Bo wbrew pozorom nie jest to takie proste. Powiemy więc sobie o klasyfikacji od strony księgowej i od strony podatkowej. Tu znowu wrócimy do tej fajnej opcji quizów, które będą na bieżąco weryfikować, na ile zrozumieliście daną porcję wiedzy. Później przejdziemy już do metod ewidencji materiałów, i tu powiemy sobie o tych podstawowych ewidencjach. Dowiecie się, Jaka ewidencja to bieżąca, jaka uproszczona, kiedy możemy stosować wartościową, a kiedy ilościową. Potem skupimy się już właściwie do końca tego tematu na ewidencji bieżącej materiałów. I tu rozpoczniemy od konta rozliczenie zakupu, o które z wielu z was pyta. Przyjrzymy się jak to konto działa i zweryfikujemy co oznacza, wyjaśnimy sobie co oznacza pozycja materiały w drodze dostawy niefakturowane, jak je ująć w bilansie Następnie już przy, przy pomocy konta rozliczenie zakupu spojrzymy na ewidencję przychodu materiałów. Oczywiście ta ewidencja będzie poparta przykładem. Znając podstawę ewidencji materiałów przejdziemy do wyceny materiałów. I tu wyjaśnimy sobie jakie mamy metody wyceny i od strony cen zmiennych i cen stałych. Chociaż w tej części części pierwszej tematu będziemy się skupiać głównie na zmiennych cenach ewidencyjnych. Poznacie czym jest cena nabycia i cena zakupu. Oczywiście wszystko na dość przyjemnych i łatwych do zapamiętania schematach. Przerywnikiem, jak zwykle, będzie quiz i przykłady, które pomogą Wam lepiej zrozumieć zapis księgowy przychodu materiałów w tym przypadku w oparciu o konkretny typ wyceny materiałów. Przyjrzymy się także, co zrobić w sytuacji, gdy wyceniamy materiał w oparciu o cenę zakupu z kosztami zakupu i co w ogóle te koszty zakupu oznaczają. Całość tej teorii będzie e, przeplatana licznymi przykładami. Przyjrzymy się temu, co zrobić w sytuacji, kiedy rozliczamy koszty zakupu w czasie, bo jak poznacie, taka możliwość istnieje. I znów na, na przykładach zobrazujemy sobie, na czym to rozliczanie w czasie kosztów zakupu polega. Na koniec wprowadzimy się w temat ewidencji rozchodu materiału według tych cen zmiennych. Powiemy sobie. Jaka jest zależność pomiędzy ewidencją przychodu i rozchodu. I tu na koniec będę Was odsyłać do części drugiej, w której już właśnie ten rozchód materiałów w oparciu o zmienne ceny ewidencyjne jest wyjaśniony. Jak widzicie z tego samatu część trzecia skupiona już jest na stałych cenach ewidencyjnych, na ewidencji uproszczonej i na wycenie bilansowej, w tym odpisach aktualizujących wartość materiałów. Temat, tak jak wspomniałam, dość obszerny, ale bardzo ważny dla wszystkich tych, którzy chcą pełnić funkcję księgowego, już tego księgowego zaangażowanego w bardziej specyficzne, w bardziej zaawansowane elementy, wyceny i ewidencji, właśnie tej związanej już z pozycjami bilansowymi. Serdecznie zapraszam do tego wykładu i kolejnych części tego tematu.